Dzień dobry kochani, witam bardzo serdecznie na terenie festiwalu Sunrise 2019, 19 lipca, po raz pierwszy w nowym miejscu, kilka ostatnich dni bardzo mocno nieprzespanych, duży ogrom pracy wielu naprawdę wspaniałych ludzi w ostatnich chwilach. Mam nadzieję, że wszystko to, co jesteśmy w stanie zagwarantować i dopiąć, dzisiaj stanie się faktem. Mam nadzieję, że scenografię najlepszych scenografów polskich, no i oczywiście Jorgosa Stylanosa, który zaprojektował to wszystko, staną się faktem. Mieliśmy duże turbulencje w międzyczasie, nadganialiśmy te dobre 11 dni, kiedy prawie że zima była nad polskim morzem. Ale mam nadzieję, że ku zadowoleniu wszystkim dzisiejsza noc przejdzie do historii jako początek nowej ery Sunrise Festival. Co mogę powiedzieć? Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy i jeszcze raz dziękuję wszystkim ekipom, wszystkim firmom, które od 3 dni, dzień i noc na zmianę są na rusztowaniach, żeby nadgonić ten czas. Jakby tu powiedzieć, dali z siebie wszystko. Mam nadzieję, że efekt zobaczycie dzisiaj wieczorem. No i do zobaczenia. Do zobaczenia na nowej erze Sunrise Festival. Panie Krzysztofie, jak dużym wydarzeniem jest właśnie impreza w tym nowym miejscu? Bo dotychczas był to amfiteatr, no wcześniej to wiadomo. Wydarzeniem jest ogromnym, jest przeogromnym, można powiedzieć. Myślę, że też co niektórzy nie spodziewali się tak wielkiego ogromu. I jakby tu powiedzieć, zrobili wszystko, co w ich mocy, bo to są tylko też ludzie, żeby pewne rzeczy dopiąć. Natomiast zastaliśmy ten teren w bardzo kiepskim stanie i włożyliśmy bardzo dużo pracy, której naprawdę tutaj w ogóle nie widać, czyli tej ziemnej pracy, do tego, żeby to dzisiaj jak gdyby odpaliło się. Oprócz miejscowego, to czym ten festiwal, ta edycja będzie się różniła od poprzednich? No, przede wszystkim chyba tym, że gramy na 5 scenach, przede wszystkim tym, że ogrom tego jest 2,5 razy, jak nie 3 razy większy od tego, co do tej pory zrobiliśmy. No i przede wszystkim chyba tym, że tyle firm i ekip wspaniałych tutaj jest, nowe miejsce, nowa era festiwalu, bo połączenie pola namiotowego, tego codziennego życia uczestnika festiwalowego z samym festiwalem, nigdy do tej pory my jako organizatorzy nie mieliśmy do czynienia. Wczoraj wspaniały dzień, wspaniali ludzie, którzy są na polu namiotowym, fantastycznie się bawili na tym pre-party. O godzinie 1 w nocy, tak jak żeśmy zakładali, wyłączyliśmy muzykę z takim, byli troszeczkę zasmuceni, ale też dzisiaj widziałem o 5 rano, bo tak naprawdę nikt prawie że nie spał. O 5 rano, jak szli niektórzy na prysznic, to mówili, że przynajmniej się wyspali i są pełni wigoru do dzisiejszej zabawy. Ja mam nadzieję, że to po prostu pokaże, że festiwal Sunrise odkryje w sobie jak gdyby nową moc tego miasteczka festiwalowego, które będzie z roku na rok jak gdyby zapraszał i pokazywał, że potrafi i więcej, i więcej. Było pre, będzie after? Nie. Afteru nie ma. Nie zdążyliśmy nawet zbudować strefy na plaży. Są to naprawdę i jest to generalnie tak wielkie przedsięwzięcie, że niech mi Państwo wierzą, 300 osób pracuje dzień i noc od dobrego tygodnia i siły też opadają jak gdyby z tego wszystkiego, więc to, co zastaniemy dzisiaj na terenie, to nie jest moja zasługa w żadnym wypadku. To jest zasługa tych wielkich ludzi, którzy tutaj pracowali przez ostatnie naprawdę 2 miesiące. O godzinie 17 otwieramy bramy i o godzinie 17, mam nadzieję, że równiusieńko, witamy pierwszych gości. Jeszcze pod kątem bezpieczeństwa, jak to wygląda? No tak jak to było w planach, czyli ma być bezpiecznie, ma być zgodnie z naszym planem. Zgodnie z naszym planem. Tak naprawdę wszystko może się posypać przez naszą jedną drogę dojazdową. Natomiast mam tylko taką nadzieję, że to będzie
że to będzie taki wstęp do tego, co możemy zrobić w przyszłych latach. No bo nikt nie jest alfą i omegą, nikt się nie urodził taki, co wszystkim dogodził i mam nadzieję, że przede wszystkim pozytywne nastawienie jak gdyby da początek jak gdyby nowej ery tego festiwalu. Można powiedzieć, ile osób pracuje? W namiotach w tej chwili nocuje około 1000 osób. A ile osób pracuje w liczbach przy festiwalu? W tej chwili już razem z dzisiejszą obsługą około 700 osób pracuje. Nie mówiąc oczywiście o zasobach policyjnych, straży pożarnej i wszystkich służb, oczywiście, które wodno-kanalizacyjnych, energii i tak dalej, wszyscy wkładają wielkie serce. Chciałem podziękować wszystkim służbom, naprawdę wspaniała robota. Jeszcze mam odbiór straży pożarnej, która jest dzisiaj o godzinie 13, ale mam nadzieję, że przejdę ją pozytywnie. Mam nadzieję, że przymrużą oko na niektóre rzeczy, które nie zdążyłem zrobić, ale mam nadzieję, że 16 lat w Kołobrzegu pokazuje to, że potrafimy jak gdyby działać zgodnie ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa na terenie naszego festiwalu, który do tej pory był. Po raz pierwszy jest szpital, może o tym szpitalu dwa słowa. No nie, szpital jest z nami od 5 lat w tym roku, tyle że jest większy dwa razy. I środki jak gdyby w tym kierunku idące na pewno było decyzją naszą, że ze względu na odległość od szpitala głównego, od SOR-u, tu pani Agnieszka, która jest szefową zabezpieczenia medycznego, podjęła decyzję o zwiększeniu dwukrotnym i ratowników i samego szpitala. Tak jak zawsze to jest jak gdyby w naszym przypadku, mamy medykamenty na to, aby przyjąć tutaj każdego i może nie wyleczyć, ale doprowadzić go do takiego stanu, aby wrócił do domu. Czy wiadomo panu, jakie osoby przyjechały spoza Polski, bo już 16 lat europejski, może światowy, skąd przyjeżdżają? Według naszych statystyk sprzedaży biletowych 19% są to już obcokrajowcy. Natomiast czy to są obcokrajowcy w 100%, nie jestem w stanie odpowiedzieć ze względu tylko i wyłącznie na to, że to jest na podstawie zamówień, które zostały złożone, więc mogą być to równie nasi rodacy, którzy mieszkają za granicą i wracają tylko i wyłącznie na te dni festiwalu. Dużo mocno nasz partner Unity Line w tym roku bardzo mocno zareklamował nas w Szwecji i całej Skandynawii i mamy tam bardzo duży wzrost, natomiast Niemcy, Holandia, Belgia, Irlandia oczywiście bardzo mocno, dokładnie Wielka Brytania, ludzi, którzy świetnie się bawią. Odeszliście od opasek, będą żetony. Tak, no niestety przedwczoraj to był dramatyczny moment, jak gdyby nocy chyba trzeciej, którą szliśmy 24 godziny na dobę, jeden z operatorów, no, jak oczywiście, że niechcąco, kopiąc po prostu, podkopując jedną rzecz, pociągnął za światłowód, który wyrwał z dwóch stron końców najważniejszą magistralę. Niestety położył nam na tym względzie całą płatność na systemu. Nie jest to możliwe, bo są to pasy startowe o długości 55 metrów długości pod betonem. Mamy przewierty, które były tylko i wyłącznie w kierunku tego, także myślę, że to plus uczestników, bo widziałem już wpisy na wszystkich social mediach związanych z tym, że możemy wziąć stare żetony ze sobą, aby je wydać w tym roku, także ze względu na bezpieczeństwo, jak gdyby tego, żeby to zadziałało, żeby się nie wysypało, w tym roku musieliśmy w tej kwestii się poddać i powrócić do żetonów. Opaski są biletem, identyfikacją na wejściu, a później kupujemy żetony, jak gdyby tak jak to było w latach ubiegłych w kantorach. Proszę Państwa, naprawdę jeszcze raz chciałbym podkreślić, że strasznie mocno dziękuję wszystkim ekipom, które dały naprawdę wielkie serce w to, że to powstało, scenografom naprawdę w niezwykłej maści, którzy budują największe scenografie w tym kraju. Dali serce i wszystkim ekipom, oświetleniowcom, nagłośnieniowcom i oczywiście wizualizatorom, którzy mam nadzieję, że dzisiaj zrobią wielkie show podczas dzisiejszego dnia i następnych dni, nie zapominając oczywiście o efektach specjalnych, czyli pirotechnice.
nie od razu Kraków zbudowano, ja to od samego początku powtarzałem. Jesteśmy tylko ludźmi, jeżeli gdziekolwiek popełnimy faux pas i cokolwiek dzisiaj będzie nie działało, strasznie wszystkich proszę o wyrozumiałość. Myślę, że ostatni Sunrise pokazał, ostatnie kilka edycji Sunrise'u pokazało, że może być idealny pod każdym względem. Mam nadzieję, że ten po prostu tylko i wyłącznie jak gdyby wyznaczy nową erę w działalności naszej ekipy. Ostatecznie jaka liczba jest uczestników na dzisiaj? Dochodzimy do 20 tysięcy dziennie, jeszcze żeśmy tego nie przekroczyli. Także serdecznie wszystkich zapraszamy. Bilety są do kupienia w kasach. Wszystkich bardzo proszę o wyrozumiałość w dojeździe, nie denerwowanie się, poproszenie wujka, ciocie, przyjaciela o podwiezienie, ewentualnie mamy ilość tych parkingów, na pewno jest ograniczona, nie jest ich dużo, dojedziecie komunikacją miejską, dojedziecie busami, także bardzo was proszę, wszystkich uczestników o naprawdę wyrozumiałość w tej kwestii i zachowanie przede wszystkim wszelkich zasad bezpieczeństwa do tego, żeby tutaj dojechać. Samochodem, tak jak mówiliśmy, dojeżdżamy od strony Bagicza, są tam postawione tablice, skręt na lotnisko, później skręcamy w lewo, objazdem dojeżdżamy do stref parkingowych, strefą parkingową jedziemy cały czas prosto, wysiadamy przy wejściu głównym, są tylko i wyłącznie pasy w jedną stronę, zakręcamy w stronę osiedla, wyjeżdżamy w stronę Bagicza. Jeżeli chodzi o komunikację miejską, od godziny 16, bodajże chyba 15, uruchomiony jest specjalny autobus Sunrise za okazaniem zegarka, czyli biletu na imprezę. Jedziecie kochani, tak zwanie za darmo. Tutaj wielki ukłon w kierunku komunikacji miejskiej i przede wszystkim pani prezydent i Urzędu Miasta za to, że jak gdyby to bezpieczeństwo na myślę, że dojeździe zwiększyło samym podstawieniem tych autobusów. Jeżeli chodzi o powrót, tutaj środki tylko i wyłącznie tak zwane własne, busy i inne rzeczy zamówione. I tak rozpoczęły się próby dźwiękowe. Do zobaczenia o 17. Do zobaczenia o 17.